I jesteśmy w trochę chyba lepszej wersji. Czyli o czym będziemy mówić tak naprawdę? O oszustwie. Tak. Gdzie mamy takie nalania wręcz, gdzie nie mamy bardzo szerokie czoło i policiutko brudka. Cześć, witajcie, tu Ewelina Wadowska i Ilona Szalak. I razem z drogerią internetową eZebra.pl przygotowaliśmy dla Was fantastyczny odcinek o kontrowaniu. Często zadajecie pytanie, czym właściwie jest konturowanie i czy jest ono w ogóle Wam potrzebne. Ilona? No, znasz moją odpowiedź. To jest pytanie retoryczne wręcz. Ja podpisuję się obiema rękami. Słuchajcie, konturowanie to must have życia. Ale dlaczego? Bo konturowanie to takie małe oszustewko, bym powiedziała. Małe kamuflowanie i poprawianie jakości naszej twarzy. Czyli to taki nasz trik makijażowy, dzięki którym oszukujemy delikatnie rzeczywistość. Ale suma summarum, po co my ją oszukujemy? Co my chcemy tam ukryć? Może nieco chcemy ukryć, ale na pewno chcemy mieć idealnie proporcjonalną twarz. Ładne słowo, proporcjonalna. Co to znaczy proporcjonalna? Proporcjonalność w konturowaniu chyba jest kluczowym elementem, o którym musimy Wam tutaj wspomnieć. Mianowicie posłużę się pędzlami, Ewelina nie będzie opowiadała, ja będę Wam pokazywała, co to jest ta proporcjonalność naszej twarzy i do czego dążymy. Proporcjonalne, czyli dzielimy naszą twarz na trzy odcinki, jeżeli chodzi o długość i... i mierzymy. Możemy to zrobić pędzelkami, centymetrem albo na oko mniej więcej palcami. Mierzymy od nasady włosów do nasady brwi, od nasady brwi do czubka nosa i od czubka nosu do czubka brody. I jeżeli te cudowne trzy odcinki są równe, to znaczy, że Wasza twarz jest proporcjonalna pod względem długości. I to jest pierwszy powód do uśmiechu. Idziemy dalej. Ale to nie wszystko. Mamy jeszcze naszą szerokość. Naszą szerokość określamy jako proporcjonalną, gdy nasza szerokość w tym oto tu miejscu jest dokładnej długości od nasady włosów do czubka nosa. Czyli tak ma się równać mniej więcej tak. Tutaj mówimy o tej twarzy właśnie owalnej, idealnej. Tej, do której dążymy. Czyli proporcjonalna twarz jest twarzą owalną. Dlaczego my tak chcemy dążyć do tej twarzy proporcjonalnej? Ze względu na to, że po prostu udowodniono, że twarz proporcjonalna, owalna jest, uchodzi za atrakcyjniejszą. Gdzieś na zdjęciach na przykład łatwiej się fotografuje, jest no, pod tym względem przede wszystkim. Natomiast każda inna twarz, równie piękna, czasem odstaje od tego owalnego... Z małymi uchybieniami. Mam dokładnie, mam tego owalnego schematu i może odstawać pod względem linii. Mhm. Czyli na przykład, kiedy przeważa w naszej twarzy bardzo dużo kantów, kanciaków. W szczególności, jeżeli mówimy właśnie tutaj o szczyt czoła, zewnętrzne jakby narożniki oraz żuchwa, jeżeli jest taka bardzo wyraźnie zaakcentowana i... niewielu osób, ja ze swoich znajomych nawet obserwuję taką naprawdę kanciastą, bo trzeba było powiedzieć, taką wizualnie widoczne te rysy twarzy, takie mocne. Ale faktycznie gdzieś tutaj dotkniemy tych figur geometrycznych. Czyli najłatwiej gdzieś zobrazować ten najłatwiej. Jeżeli mamy, jeżeli pojawiają nam się takie kwadratowo-prostokątne kanty na twarzy, czyli czoło równa się żuchwie, to możemy mówić o twarzy kwadratowej albo o twarzy prostokątnej, która jest taka trochę kopnięta w górę, w dół. No ale ta proporcjonalność nie tylko w taki sposób może być zniwelowana. Możemy też mieć za dużo łuków w naszej twarzy. Obłych kształtów. I cóż to wtedy się dzieje z nami? No wtedy lecimy bardziej w koło, czyli okrąg. Gdzie mamy takie nalania wręcz, gdzie nie mamy, gdzie nie mamy wyrzeźbionych kości policzkowych, tylko wyraźnie zaakcentowanych. Tak. Wyraźnie zaakcentowanych, tylko taki, wyglądamy trochę jak taki księżyc w nowym. No i jeszcze mamy cudowne, czego tak robisz, przecież to nie ty. I jeszcze mamy cudowne dysproporcje naszej twarzy pod względem szersze czoło i węższa broda, albo węższe czoło, a szersza żuchwa. Tak, szersza żuchwa wtedy. I mówimy wtedy o twarzy trójkątnej bądź odwróconego trójkątu. Jest to logiczne, kiedy mamy bardzo szeroką żuchwę i wąskie czoło, no to mówimy o trójkącie. Jak mamy odwrotnie, no to mówimy o twarzy odwróconego trójkąta, tudzież ona sercowata się nazywa. Tak. Kiedy dążymy do tej proporcjonalności, no to wtedy możemy bawić się naszym konturowaniem. Czasami jeszcze wchodzą takie rzeczy, jak chcemy po prostu coś ukryć, tak? Że mamy po prostu podbródek, który chcemy
chcemy ukryć i możemy go zniwelować naszym zacienieniem. Chcemy bardziej zaakcentować swoje policzki, uwydatnić kości policzkowe na przykład. Także jest co robić na naszej twarzy. I zawsze to konturowanie kojarzy nam się z używaniem kosmetyków na ogół suchych, nie? Tak. Myślę, że dlatego, że to jest najłatwiejszy sposób do konturowania, produkty na sucho są najszybsze i najbezpieczniejsze dla osób początkujących. Tak, co nie znaczy, że konturowanie na mokro powinno być odstawione gdzieś tam na półkę, gdyż nie oszukujmy się, ale konturowanie na mokro daje nam spektakularny efekt takiego całkowitego praktycznie zmienienia rysów naszych twarzy. I my wam pokażemy w dzisiejszym odcinku jedno i drugie konturowanie z użyciem fajnych kosmetyków. Ale żeby do tego dojść, potrzebujemy powiedzieć o najważniejszej zasadzie konturowania. Tak. Bardzo ważna rzecz, słuchajcie. Do zapamiętania. Na całe życie. Od dzisiaj. Wszystko, co jasne i świetliste. Tak. Co robi? Przybliża, uwypukla, uwydatnia. Wszystko, co ciemne i matowe w szczególności, chowa nam. Oddala i kryje. I zacienia. Tak, i to jest właśnie zasada światłocienia, którą będziemy się posługiwać w konturowaniu. Jest ona zaczerpnięta z malarstwa i tak jest to tak na logikę. Czasem się zastanawiamy, dlaczego na przykład wąskie usta nie mogą nosić ciemnej nie powinny. Ono mogą, możemy wszystko. Możemy wszystko, zdecydowanie. Nie powinny nosić ciemnej pomadki. No dlatego, że jeszcze ciemna pomadka matowa zmniejsza jeszcze bardziej. Albo dlaczego nakładamy rozświetlacze na kości policzkowe? No po to, żeby je uwydatnić, uwypuklić. Dlaczego nakładamy bronzer w odpowiednich partiach twarzy? Po to, żeby je schować. Tak, i żeby wgłębienie było jeszcze bardziej widoczne. Za chwilę my z Iloną obnażymy się przed Wami i spróbujemy określić nasz rodzaj twarzy, nasz kształt twarzy. Nie zawsze jest to łatwe, bo to nie jest tak, że każda twarz się wpisuje i jest po prostu kabum. Tak. I o, owal, o, prostokąt, o, trójkąt. Nie ma tak łatwo, ale my to zrobimy. Żeby to zrobić, pokażemy się Wam bez makijażu, a potem pokażemy konturowanie na mokro oraz sucho! Przechodzimy do konturowania twarzy. Ja zajmę się konturowaniem na mokro. Do tego celu mogą nam służyć absolutnie wszystkie produkty, które macie, które lubicie, które uwielbiacie. Świetnie sprawdzą się palety do konturowania. Ta od Max Factor zawiera w swojej gamie kolorystycznej aż 8 ciekawych odcieni, które możemy dopasować do każdej karnacji. Świetnie sprawdzi się również w podróży i jest to tylko jeden kosmetyk, który może spełnić wiele funkcji. Ja natomiast dzisiaj użyję korektora anti-aging do rozświetlenia centralnej części twarzy, sticka od Rimmel, który zawiera bronzer oraz rozświetlacz, a Wy używajcie czego tylko dusza zapragnie, co macie. Możecie używać dropów rozświetlających, korektorów w dropach i wszystkich innych płynnych składników. Moja twarz jest już przygotowana, jest nałożony podkład, koloryt wyrównany. Zrobiłam też delikatnie oko i podkreśliłam brew. Przechodzimy do konturowania. Zacznę od nałożenia bronzera. Z racji tego, że moja twarz została określona jako kwadratowa, będę korygowała jej zewnętrzne partie oraz zechcę sobie narysować wspaniały policzek. Pamiętajcie, że nie możemy zejść bronzerem poniżej zewnętrznego kącika ust i żeby było nam łatwiej, zaczynamy od środkowej części ucha, od małżowiny. I nie można się nie bać, spokojnie sobie ryzować indiańskie wzorki. Też starajcie się nie wyjeżdżać tym bronzerem zbyt blisko nosa. Fajnym takim trikiem i podpowiedzią jest to, żeby tutaj nasza centralna część gałki ocznej wyznaczała nam ten punkt, gdzie to już jest najdalej, gdzie możemy posunąć się z bronzerem. Ja tutaj sobie zdecydowanie za wcześnie skończyłam, ale po to, żeby później jak będę blendowała sobie ten mój bronzer, na pewno zejdę ciut niżej. Zaznaczam sobie też żuchwę, którą chciałabym wyszczuplić optycznie. Piękny kolor w ogóle tego bronzera, linia włosów. Moje czoło jest dość pokaźne, więc zechcę sobie je troszeczkę zwęzić. Oraz skrzydełka nosa. Nos nie zawsze musimy wyszczuplać, ale fajnie jest go po prostu podkreślić. Więc mi nie chodzi o to, żeby wyszczuplić ten nos, ale zaakcentować i podkreślić. Następnym krokiem będzie rozświetlenie. Do tego celu użyję sobie korektora anti-aging. I w szczególności skupię się na centralnej części twarzy, broda, łuk widyna.
A nie, u Kupidyna sobie zostawię na rozświetlacz. Też nie chcemy schodzić z jasną partią twarzy zbyt nisko, zbyt blisko ust. Możemy dla spotęgowania efektu policzka, tego zagłębienia, rozświetlić delikatnie partię między żuchwą a policzkiem. Teraz przejdę do nakładania rozświetlacza. Dokładnie z tego samego stuka. Rozświetlacz nakładam na sam szczyt kości policzkowych. Dokładnie tutaj. I łuk Kupidyna, tak jak wspomniałam wcześniej. Nie żałuję. Przechodzimy do blendowania. Wyglądamy zjawiskowo. Lepiej może nie pokazywać się rano nikomu, bo można przestraszyć. Ale właśnie taki efekt jest pożądany. Zobaczcie. Czoło jest ewidentnie pomniejszone, twarz, która jest dość szeroka, optycznie, wizualnie została zwężona, a wydłużona, czyli na takim efekcie nam zależało. I po rozblendowaniu, takim bardzo pracochłonnym, dokładnym, no, moja twarz będzie wyglądała, będzie przypominała wizualnie owal. Do rozpracowania tego arcydzieła użyję sobie gąbeczki z NYXa i takimi ruchami pieczątkowymi postaram się wszystko ładnie rozpracować. Zaczynam od bronzera, od tych zewnętrznych granic i postaram się dokładnie rozblendować, zatrzeć wszelkiego rodzaju granice i zrobić tak, żeby wyglądało to jak najbardziej naturalnie. Wciskamy w nasadę włosów bronzer, żeby nie było takiego przejścia, że jest jaśniejsza skóra, później pasek ciemniejszego bronzera. Optycznie, wizualnie twarz ma być piękną bryłą. Widzicie? Już powolutku, powolutku. To jest pracochłonna sprawa, ale efekt wynagradza nam ten czas. Teraz drugą stroną gąbeczki rozpracujemy sobie korektor i ładnie połączymy wszystkie kolory. Kontrowanie na mokro wymaga trochę pracy od nas, ale zobaczcie. Efekty są spektakularne. Moja twarz zdecydowanie się optycznie zmniejszyła, zwężyła, czoło jest niższe. Każde kontrowanie na mokro musimy wykończyć pudrami sypkimi, żeby scalić ten makijaż, żeby zatrzeć wszelkie nieroztarte jeszcze do końca granice, żeby ten makijaż był jeszcze bardziej spektakularny. I mam tutaj puder z Bourjois Healthy Mix, którym rozświetlę sobie centralne partie twarzy, żeby spotęgować jeszcze efekt rozjaśnienia i użyję sobie palety do kontrowania od Affect, gdzie są aż trzy produkty rozświetlające. Jest tutaj i rozświetlacz, i róż, i bronzer. I zaraz połączymy sobie to, co zrobiłam, kosmetykami mokrymi, żeby spotęgować ten efekt, żeby zatrzeć wszelkie granice i żeby rozświetlenie było jeszcze bardziej widoczne, a zagłębienia, czyli moje policzki, na które najciężej nad nimi pracuję, były jeszcze bardziej widoczne. Do nałożenia pudru użyję sobie pędzla od marki Z, Z6 i dokładnie takimi samymi ruchami, jak wcześniej gąbeczką, czyli tapującymi, ciskającymi, zostawię tutaj ten produkt na korektorze, żeby ładnie scalił makijaż i jeszcze spotęgował właśnie rozświetlenie tej centralnej partii mojej twarzy. Pamiętamy o skrzydełkach nosa, bo często pomijamy ten fragment naszej twarzy. Aż na skronie. Dokładnie wszędzie tam, gdzie mamy naszą twarz wykonturowaną na jasny kolor. Dzięki temu trwałość naszego makijażu zdecydowanie zostanie przedłużona. Teraz zabieramy się za kontrowanie rozświetlaczem. Cały czas używam jednego pędzla, słuchajcie. Z6. I ja teraz zacznę sobie od rozświetlacza, dlatego że używam jednego pędzla, więc nie chcę nakładać bronzera.
i później rozświetlenia. Szczyt kości policzkowych blendujemy, żeby nie było żadnych granic. Mam nadzieję, że to widać. Ja uwielbiam rozświetlenie. Możemy sobie lekko omieść nos oraz, co rozświetlałam wcześniej produktami płynnymi, łuk kupidyna. Teraz przejdę do bronzera i cały czas pędzlem zatrześć. Nadmiar produktu otrzepujemy i zaczynamy sobie od zewnętrznych partii naszej twarzy. Tam, gdzie chcemy mieć produktu najwięcej, tam zaczynamy. I tak ładnie, tak samo, ruchem kolistym, blendującym, żeby nie było żadnych granic. Wcieramy sobie bronzer w te same miejsca, gdzie wcześniej nakładaliśmy bronzer w sticku. Przy linii włosów potęgujemy sobie ten efekt. Przechodzimy na żuchwę. Pamiętamy już delikatnie tym, co nam zostało na pędzlu. I ciągle blendujemy, żeby uzyskać idealny efekt. Delikatnie, dosłownie już omiatamy tym, co jest na pędzlu. Cały czas obserwujemy się w lustrze i jeżeli mamy potrzebę, dobieramy produktu. Ja lubię mieć widoczne konturowanie na twarzy. Konturowanie pięknie podkreśli nam nałożenie różu. Ja do tego użyję sobie oczywiście z mojej ulubionej palety Affect różu, który się nazywa Lotus. Użyję dokładnie tego samego pędzla, to jest Z6 i dosłownie w centralnej części mojego policzka na scalenie rozświetlacza i bronzera omiotę delikatnymi ruchami policzek. Róż to życie, pamiętajcie. Róż, pomadka i już. Tak wygląda moje konturowanie. Ja jestem bardzo zadowolona. Mam nadzieję, że znajdziecie swoją własną drogę do idealnego konturowania. Przejdziemy teraz do konturowania na sucho. Jest o tyle łatwiejsze, że zajmuje nam dużo mniej czasu i możemy je wykonywać nawet z samego rana. Do konturowania na sucho używamy oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, produktów, które są suche. Mogą być to produkty w kamieniu, tudzież sypkie. Ja wybrałam sobie na dzień dzisiejszy, po pierwsze, puder pod oko, który rozświetli mi tą granicę, z marki Hen. Rewelacyjny bronzer z NYXa, który ma słoneczną poświatę. Puder z Rimmel, którym będę wykańczała całą twarz. Oraz wspomogę moje konturowanie różem, jeszcze w zależności zobaczymy, który będzie do mnie bardziej pasował. Zaczniemy sobie od bronzera z NYXa, którym postaram się zacienić wszystkie niepotrzebne mi partie twarzy, żeby je optycznie zmniejszyć. Użyję do tego pędzla z marki Z5, który tak naprawdę jest przeznaczony do różu. Ja uwielbiam konturować się pędzlami do różu, bo one są skośnie ścięte. Bronzera nie będę sobie żałować, gdyż chcę optycznie. Przede wszystkim zacznę od mojego podbródka, którego chcę zminimalizować. Następnie niby noszę grzywkę, ale jednak jak gdzieś tam wiatr powieje, widać moje zakola, więc chciałabym je też optycznie zmniejszyć. Na razie to robię takimi liniami, które będę potem rozblendowywać. Chcę wytworzyć moją kość policzkową, żeby było ładniej. Nakładam bronzer od linii ucha, taką linią, troszeczkę nawet wchodząc na kość policzkową, gdyż mam dość posuwistą, pociągłą twarz. Jeżeli nałożę bronzer trochę zbyt w dół, mogę mieć efekt takiej czaszki. Więc on od linii ucha wchodzi delikatnie na kość policzkową. Oczywiście robię to z drugiej strony też, mniej więcej równo. I zajmiemy się też moim nosem. Do tego użyję mniejszego pędzelka. To jest Kawaii. Zaraz Wam powiem numer K60. I tak. Nakładam bronzer po zewnętrznych granicach nosa, aż do samego końca, praktycznie do samego końca. Ja lubię jeszcze rozstawiać moje oczy dalej, gdyż są dość blisko siebie osadzone i nakładam bronzer przy centralnej linii oka. Thank you.
Jak widzicie, w ogóle nie dokładam bronzera na linii żuchwy, bo ja praktycznie jej nie mam, więc jest mi niepotrzebna. Przedłużam sobie szyję. I mogę to rozblendowywać. Blendowanie zaczniemy zawsze od zewnętrznej partii twarzy i delikatnymi, kolistymi ruchami wcieram produkt, żeby on jak najmocniej zgrał się z moją cerą. Pędzel mogę sobie obczyścić i pracować dalej. Rozcieram granice na szyi i na podbródku. Mam nadzieję, że widzicie, że podbródek mi trochę znika. Pracujemy, pracujemy, pracujemy. To samo robimy z linią czoła. Wcieramy we włosy i rozprowadzamy ku środkowi. Jeszcze przy takiej mojej bardzo jasnej karnacji bronzer pełni dodatkową funkcję opalenia. Wstępnie rozblendowałyśmy całość. Został nam nos i dokładnie tak samo jak większym pędzlem, tutaj kolistymi ruchami rozprowadzam na zewnętrzną partię nosa. Ja sobie jeszcze pomagam palcem, tak lubię rozcierać palcami. Dlaczego mówię, że to jest wstępne blendowanie? Gdyż jeszcze będziemy brać puder, którym zatrzemy wszystkie granice. Puder i rozświetlacz. Żeby dodatkowo zatrzeć wszystkie granice, wybieram sobie dość jasny puder z marki Rimmel i dużym pędzlem będę zacierała wszystko, to jest Z3. Nakładam dość obficie i takim ruchem wcierającym tam, gdzie powinnam mieć jasne plamy. Co to są moje plamy? Zacieram dolne granice. Jak widzicie, te linie zaczynają się zmniejszać. Centralna partia twarzy też, w szczególności tutaj na dole, gdyż jest ona węższa. No i oczywiście nos. Możemy przejść do rozświetlacza. Ja wybrałam sobie akurat rozświetlacz z Make Up Revolution. To jest taki diamond. Istnieją też jeszcze piękne serduszka z tej firmy. Rozświetlacz też spotęguje efekt blendowania i efekt takiego strobingu i konturowania. Nakładam go na szczyty kości policzkowych. I odrobinę na skroń. Gdyż jest węższa od mojego policzka. Lubię rozświetlać ucho. Staje się wtedy takie biżuteryjne. Ten akurat rozświetlacz wpada w taką różową tonację. Ja lubię. Rozświetlamy usta i łuk Kupidyna. Mam dysproporcję wargi, więc optycznie powinniście zauważyć, że górna warga się powiększa. Rozświetlę też delikatnie okolice oka, żeby optycznie je od siebie oddalić. Rozświetlę też partię nosa, ale tylko i wyłącznie w tym fragmencie. Nie zrobię tego po całości, gdyż i tak mój dość duży nos by się powiększył. Więc tylko w tym miejscu. Nie rozświetlam czoła, bo i tak jest dość dużą płaszczyzną. I nie rozświetlam brody, bo i tak idzie w trójkąt. Mogę oczywiście rozświetlić dekolt, jeżeli go mam. Wracam do dużego pędzla i całość znowu blenduję. Została mi jeszcze jedna rzecz, to znaczy granice oka. I użyjemy tutaj pudru, dokładnie rozświetlającego pudru pod oczy z marki Hen. I nałożę go pędzelkiem Z10, mniejszym, ruchem stemplującym. Wydaje mi się, że różnice powinny być widać. Oko się na pewno optycznie podniosło i delikatnie powiększyło. Dokończę drugie.
Mamy na sobie dość dużo produktów suchych, w związku z tym spokojnie możecie dotrzeć ten makijaż palcem, ręką, tak żeby on się pięknie wplasował w skórę i żeby był z Wami cały dzień. Możemy przejść do różu. Róż spotęguje nam konturowanie. Możemy go nałożyć ruchem kolistym albo ruchem posuwistym. Ruch posuwisty będzie nam twarz jeszcze bardziej wydłużał, ruch kolisty delikatnie ją zaokrągli. Jeżeli chodzi o dobór różu do swojej karnacji, najprostszą rzeczą, jaką możesz zrobić, to przyłożyć róż do swojej skóry i stwierdzić, który efekt Ci się bardziej podoba. Ja dla siebie wybieram róż bardziej morelowy, gdyż uważam, że będę w nim wyglądała świeżo. Nałożę go tym samym pędzelkiem co bronzer Z5. W związku z tym, że i tak mam dość pociągłą twarz, ja się uśmiechnę i nałożę go na szczyty kości, na pyzy, tak zwane pyzy. Mam nadzieję, że to widać, że mi optycznie delikatnie poszerzył twarz w tym miejscu i dodał świeżości. Tak wygląda moje konturowanie. Ja siebie lubię w takiej wersji i robię to codziennie przed wyjściem z domu. I jesteśmy w trochę chyba lepszej wersji. Ja bym powiedziała, że na pewno w lepszej wersji. Wygląda to wszystko na dość trudne i pracochłonne, ale wydaje mi się, że my nabieramy takiej wprawy. Jak ćwiczymy, to nabieramy wprawy i po prostu to idzie jak z płatka. Praktyka czyni mistrza, pamiętajcie o tym. Także tak wygląda nasze konturowanie. My lecimy w miasto, zachęcamy do komentowania, do zadawania pytań i dzielcie się z nami swoimi trikami. Buziaki!